Jedną ze zmian społecznych związanych z technologią sztucznej inteligencji może być swego rodzaju demokratyzacja twórczości. Już nawet obecnie algorytmy sztucznej inteligencji pozwalają osobom, które mają właściwie nikłe doświadczenie, chociażby z komponowaniem muzyki, stworzyć, wygenerować nową kompozycję, która brzmi tak, jakby była napisana przez profesjonalnego kompozytora, a jednak nie wymaga właściwie żadnej znajomości zapisu nutowego u osoby, która z tego algorytmu korzysta. Myślę, że też na obszarze chociażby animacji, grafiki 3D, algorytmy sztucznej inteligencji pozwolą mniejszym zespołom, osobom mniej doświadczonym tworzyć rzeczy na o wiele wyższym poziomie, dostępne do tej pory całym studiom postprodukcyjnym. A sztuczna inteligencja i algorytmy związane z kreatywnością mogą pozwolić na ujawnienie potencjału kreatywnego, który drzemie wśród grup społecznych, które do tej pory nie bardzo miały dostęp do edukacji czy do narzędzi, które pozwalałyby faktycznie ten ich potencjał kreatywny uwolnić.